Plan pracy jest taki, że ja opowiem teraz 20 minut na temat projektu e-podręczniki. Czym on jest? On pewną jest nową jakością i tak jak pan dyrektor wspomniał, jest dużo sygnałów, że taki projekt jest, natomiast myślę, że niewiele z Państwa miało okazję zapoznać się, co w praktyce powstanie, jakie będą efekty, co kiedy się wydarzy. Chciałbym, żebyśmy mieli taką merytoryczną wiedzę na temat projektu i dlaczego temat dostosowania tych e-podręczników dla specjalnych potrzeb edukacyjnych jest dla nas taki istotny. W dalszej części przedstawiciel tutaj naszego partnera, czyli Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, przedstawi, jak stworzyć dostępny podręcznik, jak tworzyć dostępne strony internetowe. Też prosiłem, żeby pojawiło się kilka przykładów, ponieważ choć jest to nowe zjawisko, to jednak jest parę przykładów stron, które przynajmniej w 90% są dostępne dla osób niewidzących, niesłyszących. I dalsza część to będzie ta część, która nas najbardziej interesuje. Otóż w toku prac wiemy dokładnie, jakie są technologiczne wymagania WCAG 2.0. Duża część z Państwa wie także, że jakby ten dokument jest spisany, jest dość prosty i zrozumiały, jeśli się w niego wczytamy. Natomiast jego zastosowanie w praktyce czasem bywa trudne i uciążliwe. Nadmienię tylko taki przykład. Według WCAG, żeby osoby głuche mogły korzystać z filmu, powinien on mieć podpisy. Natomiast jeżeli dziecko ma 7 lat i ma te podpisy, ale jeszcze nie umie czytać, nie będzie ten film dla niego dostępny, mimo że technologicznie będzie spełniał on WCAG na poziomie podwójnego A. Zadania typu pokoloruj, jakieś obiekty, połącz szlaczki dla osoby niewidomej będą bardzo dużym wyzwaniem, jeśli nie można powiedzieć, że po prostu będą niewykonalne i będą mijały się z metodycznym sensem. W dużej mierze o tych problemach będą mogli nam powiedzieć też przedstawiciele grupy edukacyjnej SA, którzy nas reprezentują, nasz projekt, ponieważ dla nich grupa edukacyjna SA tworzy podręczniki dla klas 1-3, dla tych najmłodszych dzieci i tam problemy są dla nas w związku ze stosowaniem tego WCAG największe. Nie w takim sensie technologicznym, bo to, że nasz partner technologiczny zna te wyzwania, to jest niewystarczające jeszcze, żeby te wszystkie problemy pokonać. I jakby w tej drugiej części naszego spotkania chcielibyśmy Państwa zachęcić, żebyśmy wymienili doświadczenia, co się da zrobić, co się nie da zrobić, jak pokonać te pewne problemy, choćby te, które wymieniłem, i czy uda się zrealizować ten podręcznik, żeby on był jak najbardziej dostępny. Ja przygotowałem tutaj taką prezentację na temat projektu, tak jak wspomniałem, żeby Państwo merytorycznie mogli zapoznać się z tym, jak będzie realizowany projekt, też umieścić sobie to w czasie. Na tej prezentacji nie ma za dużo tekstów, a dlatego ja będę starał się wszystko to opowiadać na tyle, ile mogę, dla osób, które nie mogą zobaczyć dokładnie, co jest na slajdach. Tak, tutaj przygotowałem taką przykładową klasę lekcyjną, gdzie mamy laptop, smartfon, komputer, tablicę interaktywną. I patrząc na loga cyfrowej szkoły, chcę podkreślić, że e-podręcznik jest tylko częścią jednej całości. Całości, która się nazywa cyfrowa szkoła. I pamiętajmy, że treści to jest niewystarczająca rzecz, żeby dokonać jakiejś zmiany postępu w szkole. Bardzo ważne są też kompetencje i bardzo ważna jest infrastruktura. Ja tą triadę nazywam triadą TIC, którą wcześniej rozwijaliśmy jako technologie informacyjno-komunikacyjne. Ja to rozwijam jako treści, czyli podręczniki, materiały dodatkowe, otwarte zasoby edukacyjne, infrastruktura, czyli przede wszystkim sieć i komputery oraz kompetencje, czyli to, żeby nauczyciele potrafili z tego korzystać. Brak jakiegokolwiek z tych elementów przypomina jeżdżenie samochodem na pustym baku albo posiadanie tylko bardzo dużej ilości paliwa bez posiadania samochodu. I nie możemy mówić, że jak wspaniały mamy tutaj samochód, czy typu e-podręczniki, jeśli nie będzie on zalany paliwem, czyli kompetencjami nauczycieli. Te wszystkie rzeczy muszą współistnieć i na pewno projekt Cyfrowa Szkoła za to jest chwalony, że te wszystkie trzy substancje występują wspólnie. Czy uda nam się to zrealizować tak, jak planujemy, to się okaże, ale na pewno liczymy po pierwsze na Państwa pomoc, po drugie na to, że Cyfrowa Szkoła będzie kontynuowana w przyszłej perspektywie finansowej. Ale jeszcze chciałem trzy słowa powiedzieć na temat stanu obecnego, ponieważ ważne jest dla nas zdiagnozowanie
tego, z czego korzystają uczniowie. To znaczy, często w projektach rządowych myślimy o tym, że bardzo dużo musimy wyprodukować danych treści i zapłacić za to ileś milionów złotych, wtedy to się wydarzy. Natomiast ważne jest to, żeby zastanowić się, z czego z jakich stron internetowych faktycznie korzystają uczniowie, co faktycznie, na co uczniowie poświęcają swój czas i gdzie ich motywacja taka spontaniczna jest skierowana. Tu na slajdzie jest napisanych 5 stron, które najczęściej są odwiedzane przez polskich uczniów. Pierwsze miejsce to jest zadane.pl. Ta strona jest odwiedzana przez 2,5 miliona uczniów miesięcznie, czyli ponad 50% uczniów polskich przynajmniej raz w miesiącu ląduje na zadane.pl. Czy ktoś z Państwa kojarzy, jak ta strona wygląda? No właśnie, to potwierdza moją teorię, że tylko uczniowie tam wchodzą i nauczyciele czy specjaliści od edukacji nawet nie zdają sobie sprawy, gdzie przebiega ruch tych uczniów. Zadane.pl to jest strona, którą można nazwać społecznym odrabianiem lekcji. Czyli uczeń wrzuca na taką stronę zadanie domowe, na przykład rozwiąż równanie kwadratowe 2x do kwadratu równa się 8x. I czeka, aż inni to rozwiążą. Inni to rozwiązują i dostaną za to punkty, które nie wiadomo jeszcze do czego służą, ale można ich zebrać dużo. I w związku z tym tworzy się pewna hierarchia w tym serwisie. Ale to oczywiście tylko zadane.pl. Do tego mamy brick.pl, który odwiedza. To są dane z megapanelu, także dosyć dobrze sprawdzone. Drugie miejsce zajmuje brick.pl, gdzie, jak sama nazwa wskazuje, można znaleźć bryki. Dalej trzecie miejsce to jest szkolnictwo.pl, wysoko jest jeszcze tutaj niewymieniona ściąga.pl. Tego typu strony w tej chwili dominują w takiej praktycznej użyteczności przez uczniów. I moim zdaniem cyfrowa szkoła może trochę zmienić ten stan rzeczy, gdzie z jednej strony szkoła chciałaby, żebyśmy szli w ten cyfrowy świat, ale uczniowie idą w niego w taki sposób spontaniczny, czyli po prostu ułatwiają sobie pracę, chodząc po brykach, czy sprawiając, żeby inni uczniowie odrabiali za nich te zadania. Teraz puszczę film, puszczę muzykę w miarę cicho, żeby mógł komentować, co się dzieje. Na tym filmie pokazana jest lekcja, gdzie nauczyciel przedstawia pewne zadania uczniom i coś, co chciałbym, żeby Państwu nie umknęło, to, że on w pierwszej części tej lekcji będzie prezentował coś, co w metodyce nazywamy cyklem Presentation, Practice, Production, czyli prezentacja, praktyka i produkcja, czy też jakby odtwarzanie tego, co nauczyliśmy się na lekcji. I ten cykl, wydaje mi się, może i już jakby w metodyce jest odwracany na taki system ciągłej aktywizacji ucznia, żeby to uczeń pozyskiwał i tą wiedzę samodzielnie, odtwarzał ją przy pomocy nauczyciela. Co się dzieje dalej w tym filmie? Już coraz mniej widzimy nauczyciela, a coraz więcej jak uczeń pracuje, czy to z rodzicem w domu, czy konsultując się po prostu z nauczycielem, co może dalej zrobić, jak pozyskiwać tą wiedzę. I co ważne, uczniowie pracują nad projektem, czyli tutaj w tym momencie konstruują jakiś tam most, znaczy model mostu niewielkiego i mogą faktycznie pracować nad tym sami, wyszukując informacje w internecie, czy tak jak tutaj jest pokazane, mogą konsultować się z jakimś zewnętrznym ekspertem, którego wynajdą, z którym mogą się skonsultować. I to jakby uczniowie, tu już widzimy, jak uczniowie pracują sami przy tablicy interaktywnej, która jest dość sporych rozmiarów, mogą sami pracować i eksperymentować nad tym, jak stworzyć ten ich most, tak żeby on wytrzymywał duże napięcia. I w tym momencie przy tablicy nie ma już nauczyciela, są tylko uczniowie, którzy konsultują się z tym wynalezionym w internecie ekspertem plus z koleżanką, która siedzi w domu, nie ma jej w klasie, pracuje z nimi, nie wiem, może jest chora, może po prostu wolała pracować z domu i ona przygotowuje taki sketch w 3D, żeby przygotować im go do druku. Może jeszcze rok temu, jak prezentowałem ten film, drukarki 3D zaczynały się od 20 tysięcy złotych i były pewną abstrakcją w szkole, a dowodem na to, jak szybko się to zmienia, jest to, że taką drukarkę można kupić w tym momencie za 2 tysiące złotych. Czyli być może niedługo będą te drukarki w szkołach. O tym, jak dać radę z zmieniającą się technologią, to powiem w dalszej części jeszcze prezentacji. No i ostatecznie, co jest ważne w tym filmie, widzimy, że uczniowie mogą porównać swoje wyniki z wynikami w różnych szkołach. Mogą sprawdzić, jak poszło innym kolegom.
Oczywiście tym na filmie udaje się to idealnie. I ten film chciałem pokazać, że poprzez zmianę cyfrową możemy pójść w kierunku zmiany metodyki. Kto z Państwa słyszał o takiej metodyce odwróconej klasy, promowanej między innymi przez Khan Academy? Bym prosić ręce w górę. Parę osób słyszało, choć nieśmiało się zgłaszają. Ja oczywiście wiem, że metodyka odwróconej klasy, czyli to, że dzieci najpierw przygotowują się w domu, a w szkole w pewien sposób to dyskutują i odtwarzają, robią różne ćwiczenia, nie jest niczym nowym, bo zostało wymyślone przez polonistów, którzy zadawali do przeczytania lektury w domu, które potem były analizowane na lekcji. Niemniej zastosowanie takiego systemu w matematyce, w fizyce, w chemii może być już całkiem ciekawe, gdzie dzieci na początku mogą zapoznać się z filmem, rozwiązać ćwiczenia, a w klasie jedynie skonfrontować swoją wiedzę i skorzystać z mentoringu nauczyciela. I o ile tamten film może się Państwu wydać, że to jest taka hollywoodzka produkcja, że przecież w polskich szkołach nie mamy aż takich tablic interaktywnych, a już dopiero co drukarek 3D, chciałem pokazać, że to się tak czy siak dzieje. To znaczy mamy Dolnośląską e-szkołę, Opolską e-szkołę, Wielkopolską e-szkołę. To jest zdjęcie ze szkoły w Jarocinie, gdzie gmina kupiła 853 takie netbooki dla dzieci. I mogą dzieci dzięki temu pracować jeden na jeden, jeden komputer, jedno dziecko. To się dzieje w tej chwili, już jest kilkaset szkół, które są wyposażone w ten sposób w ramach różnych projektów i na pewno będzie coraz więcej. Mamy obietnicę, że w nowej perspektywie cyfrowej szkoły będzie takich szkół na pewno dużo więcej, o tyle, że zostało, mamy promesę na 6 miliardów złotych na cyfryzację. Jak się Państwo domyślają, większość z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na sprzęt, ponieważ on jest najdroższy. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć w przypadku e-podręcznika, to to, że jeśli wiemy, że ten sprzęt będzie kupowany, czy potrzebna jest infrastruktura, to przypomnę jeszcze to porównanie z tym autem, które musi mieć i paliwo, i kierowcę, i musi być jakby musi być maszyna, która jest sprawna. Tak samo w tej triadzie umiejętności nauczycieli, infrastruktury oraz treści. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała infrastruktura. Po pierwsze, nie wiemy, ile będziemy mieli na nią pieniędzy, nie wiemy, czy do końca, czy przyniosą ją sami uczniowie, bo będą preferowali swój sprzęt, na którym i tak pracują, czy może będzie tak, że będzie kupowała je sama szkoła. W związku z tym ważne, żeby e-podręcznik działał na różnych urządzeniach. I tu prezentuję trzy obrazy, że one działają, taki e-podręcznik może działać i na tradycyjnym PC-cie, na tablecie, na smartfonie nawet. Może nam smartfon wydaje się taką mało edukacyjnym urządzeniem, ale zauważmy, że taki telefon ma w tej chwili bardzo wiele czujników, które mają z perspektywy edukacyjnej duże znaczenie. Tak? GPS, który pozwala dzieciom na lokalizację, różne pomiary, kompasy, akcelerometr, czujnik temperatury i parę takich systemów, które pozwalają dzieciom na wykonanie całkiem zaawansowanych eksperymentów fizycznych czy matematycznych. Druga rzecz, choć nam się wydaje, że nie może być edukacyjny, ponieważ nie ma klawiatury, zapewniam Państwa, że coraz więcej dzieci dyktuje tekst do smartfonu. Ja już sam od dawna nie piszę SMS-ów, tylko je dyktuję, co znacznie przyspiesza to działanie. Dobrze, chciałem przede wszystkim skupić się jeszcze na kwestii, jak w praktyce będzie wyglądał e-podręcznik. Chcę podkreślić, i to jest pewna trudność, jeśli chodzi o WCAG, że to nie będzie plik PDF. Tylko, to znaczy będzie możliwość oczywiście wyeksportowania e-podręcznika do pliku PDF, EPUB, MOBI na e-czytniki, czy też do innych formatów offline'owych. Natomiast cała trudność w dostosowaniu e-podręcznika do standardu WCAG jest jego multimedialność. Czyli to, że będzie on zawierał różne gry edukacyjne, wideo, elementy interaktywne, symulacje, różne obiekty 3D czy ćwiczenia. Takie rzeczy faktycznie stanowią duże wyzwanie, jeśli chodzi o dostosowanie do standardów WCAG. No i dlatego chcieliśmy się z Państwem spotkać i o tym między innymi podyskutować. Co powstanie w ramach projektu e-podręczniki, to też chcę powiedzieć, że to będzie dostępne dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do etapu ponadgimnazjalnego. Oczywiście na etapie ponadgimnazjalnym tylko na poziomie podstawowym. Niemniej to też jest istotne, jeżeli chodzi o dostosowywanie do WCAG, że inaczej troszeczkę będzie wyglądał interfejs dla dzieci małych, które dopiero uczą się czytać,
który będzie w dużej mierze obrazkowy, a inaczej będzie wyglądał interfejs dla no, praktycznie już dorosłej młodzieży, która może swobodnie posługiwać się internetem. Oprócz 62 podręczników, jak podzielimy to na klasy i na przedmioty, powstanie 2,5 tysiąca zasobów edukacyjnych. Pamiętajmy, że podręcznik to nie wszystko i w ogóle chcę też przypomnieć tutaj Państwu obecnym, że korzystanie z e-podręczników, czy w ogóle z podręczników nie jest obowiązkowe dla nauczyciela. Dlatego dużo ważniejsze dla nas jest tak naprawdę tworzenie zasobów edukacyjnych, z których może korzystać nauczyciel w swojej pracy, poszukując dodatkowych materiałów. Może zadam takie pytanie. Jak Państwo myślą, czy jest szansa, żeby więcej niż 5% szkół od września 2015 roku przeszło na czysto elektroniczne podręczniki? Więcej niż 5% szkół. Kto uważa, że jest to możliwe? Ręka w górę. No, po odpowiedziach rozumiem, że raczej jest to wątpliwe. No, największym na pewno ograniczeniem jest tutaj kwestia infrastruktury, może w dużej mierze kompetencji, ale to po prostu zajmie dużo czasu. Natomiast my mamy zapisany parametr, że 40% uczniów i nauczycieli będzie korzystać z tego e-podręcznika. To jest parametr twardy. Jak to zostało dokładnie zapisane? Bo to jest jeden z takich najczęściej podnoszonych argumentów, że to 40% papierowych książek nagle zniknie z rynku. Otóż nie, te e-podręczniki będą uzupełniać tradycyjne papierowe podręczniki i na pewno zajmie, nie wiem, może dekadę, aż będziemy stopniowo szli w kierunku elektronicznych narzędzi. One natomiast myślę, że są dużą szansą właśnie dla młodzieży, która posiada różnego rodzaju niepełnosprawności i dzięki tej elektronizacji i temu, że te standardy się rodzą, tak, znaczy one już się narodziły parę lat temu, ale dopiero teraz są wdrażane. W zeszłym roku weszły krajowe ramy interoperacyjności, więc mamy dużo większe szanse, że jak już ta elektronizacja zasobów będzie postępowała, to że te zasoby będą faktycznie dostępne. Taka przynajmniej jest polityka Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Edukacji w tym zakresie. Chcę też podkreślić, że oczywiście e-podręcznik jest w zestawieniu z projektem e-nauczyciel, jakby tam projekt e-nauczyciel ma jest projektem szkoleniowym, natomiast oprócz tego w projekcie e-podręcznik będą też dostępne szkolenia dla przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli. Informacyjnie dla Państwa, kto będzie robił e-podręczniki, często pojawiało się właśnie taki argument, że e-podręczniki nie będą robić profesjonaliści. Ja myślę, że samo to, że jest tutaj mieszanka i wydawców, i uniwersytetów, jest taką mieszanką, która zazwyczaj jest stosowana w tworzeniu e-podręczników. I też mi się wydaje, że ta właśnie mieszanina wydawców i uniwersytetów ma szansę na podniesienie jakości tych zasobów, a też dzięki temu, że będą tam uniwersytety, które w jakiś sposób, no, im bardziej zależy na tym, żeby rozwijać treści dostępne dla niepełnosprawnych, będą mogły tutaj to wyzwanie podjąć. I wreszcie chciałem powiedzieć też o takiej rzeczy, że ten sprzęt cały czas się zmienia. Wiem, że w Krakowie jest na przykład szkoła, gdzie dzieci od września będą korzystać z tabletów, mimo że są niewidome czy też niewidzące. Nie wiem, czy tu na sali jest ktoś z tej szkoły. O, dzień dobry. I jakby co chwilę wchodzi jakiś nowy sprzęt, nowe urządzenia, które też dobrze by było, żeby były dostępne dla osób niepełnosprawnych. I teraz jak to zrobić? Jakby kluczem do tego jest oddzielenie warstwy technologicznej od warstwy treściowej. Tutaj na ten temat więcej mógłby powiedzieć partner technologiczny, nas Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, jak to dokładnie zrobić. Natomiast dotychczas, znaczy zazwyczaj programy komputerowe tworzyły się w sposób zamknięty. Platforma, treści były związane w jedno. Natomiast jeżeli to rozdzielimy, mamy szansę na wymianę technologii, jeśli będą pojawiać się nowe rozwiązania technologiczne. Będzie można też łatwiej zrobić to, aby było to dostępne dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z priorytetów, jaki właśnie jest w tym projekcie, którego dotychczas nie widziałem w projektach treściowych, to jest właśnie założenie, że projekt e-podręczniki będzie zgodny z wymaganiami Web Consortium Accessibility Guidelines 2.0. I temu
ma służyć nasze spotkanie. Tak jak mówię, jednak są rzeczy, które wymykają się poza technologię i stanowią problem metodyczny bardziej niż merytoryczny, znaczy bardziej niż technologiczny. I to byśmy chcieli podyskutować, ale tak jak chciałbym podkreślić, nasze spotkanie dzisiaj nie jest jedynym, które chcielibyśmy przeprowadzić. Chcielibyśmy też, żeby, po to też zbieramy Państwa maile i telefony, żeby móc ewentualnie później podyskutować na temat tego, w jaki sposób tworzyć te dostępne podręczniki, żeby autorzy, którzy są tutaj obecni, mogli do Państwa się zwrócić, kto jakby zezwoli na taką współpracę z nami, żeby sprawić, żeby te podręczniki były naprawdę dostępne. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć odnośnie trwałości projektu, bo to zawsze się pojawia w przypadku projektów unijnych, to, że projekt skończy swoje finansowanie w czerwcu 2015, co będzie wówczas? Otóż pewną gwarancją trwałości tego projektu jest zastosowanie wolnych licencji. Dzięki temu, jeżeli na przykład część z Państwa będzie twierdziło, że te podręczniki da się jeszcze lepiej dostosować dla potrzeb osób niepełnosprawnych, będzie to możliwe, bo każdy będzie mógł to rozwijać. Cały projekt będzie dostępny na licencji Creative Commons uznania autorstwa, czyli nie będzie żadnych ograniczeń, nawet co do użycia komercyjnego, czyli będzie możliwe, że jeżeli ktoś z Państwa stwierdzi, że jest zasadne komercyjnie dostosować i udoskonalić ten produkt i nawet sprzedawać, będzie to możliwe dzięki zastosowaniu tej licencji i będzie możliwe modyfikacja tego również w sensie technologicznym, ponieważ chyba po raz pierwszy, przynajmniej ze znanych mi projektów, także platforma technologiczna będzie dostępna na licencji GNU AG.pl. Przechodząc już do końca mojego wystąpienia, chciałem też powiedzieć, w jakim jesteśmy punkcie w tym momencie. Tu mamy zapisane takie cztery najważniejsze kamienie milowe tego projektu. W marcu tego roku podpisana została decyzja ministra o realizacji tego projektu i w ciągu właściwie 6 miesięcy udało się przygotować wersje próbne podręczników. Tak podkreślam, te wersje próbne tak naprawdę to jest pewne rozpoczęcie testów publicznych tych podręczników. To znaczy, co rozumiem przez publiczne udostępnienie, że będzie platforma, na której będzie można skorzystać, zobaczyć parę e-podręczników i tak naprawdę my w tym momencie oddajemy to do szerokiego komentowania, także Państwa, pod kątem tego, czy te podręczniki są dostępne, tak jak my obiecaliśmy, czy są dostępne nie tylko w sensie technologicznym, ale także metodycznym. We wrześniu 2014 roku chcielibyśmy, aby powstały pierwsze gotowe podręczniki, czyli już nie kilka wybranych lekcji czy modułów, ale gotowe, zamknięte podręczniki, z których pewne szkoły mogłyby zacząć korzystać i w czerwcu 2015 roku projekt się kończy i będą dostępne podręczniki do 14 przedmiotów. Chciałem jeszcze powiedzieć słowo, nie wiem, czy Państwo kojarzą portal Scholaris. On przez wiele lat miał swoje różne perypetie i był prowadzony przez dość wiele lat. On także został dostosowany w tej chwili do potrzeb osób niepełnosprawnych i 5 września będzie miał swoją jakby odsłony właśnie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Także zapraszam po 5 września na tą stronę. Oczywiście prezentacja też jest dostępna dla Państwa na wolnej licencji. Jeżeli ktoś by chciał na swoim blogu, a wiem, że jest tu parę osób, które prowadzą różne strony na temat dostępności, ktoś chciałby ją umieścić, czy jakby podzielić się tą wiedzą, to bardzo serdecznie zapraszam. I tak jak mówię, bardzo ważne będzie dla nas to, że my nie twierdzimy, że już wiemy, jak zrobić w 100% dostępny, jakby, że w 100% wiemy, jak zrobić dostępny podręcznik, bo tego nikt jeszcze nie zrobił, właściwie na świecie. Natomiast no, wiemy, że będziemy jakoś starać się przybliżać do tego celu i chciałbym tutaj jakby tym spotkaniem otworzyć takie pole do dyskusji, żeby porozmawiać o tym, jak to zrobić.